Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie W imię zasad, który dedykowany jest Instytutowi Ordo Iuris. A dzisiaj moim gościem pani Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o kilku inicjatywach, przede wszystkim unijnych, które mają na celu narzucenie nowych rozwiązań genderowych, równościowych, feministycznych, ktoś by może powiedział, ale chyba jednak bardziej genderowych, wszystkim państwom europejskim. Chodzi przede wszystkim o inicjatywę Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego nakierowaną na to, aby wszystkie spółki giełdowe, gdy idzie o stanowiska dyrektorskie, niewykonawcze, były obsadzane właśnie w kluczu równościowym, być może także w kluczu genderowym. O tym będziemy rozmawiać. Zachęcam Państwa do tego, żeby wspierać zarówno Instytut Ordo Iuris, jak i naszą telewizję. Gdy idzie o naszą telewizję, przygotowaliśmy dla Państwa serial Władcy Świata. Pierwszy jego odcinek poświęcony postaci Billa Gatesa. Można już go oglądać na naszej platformie pch24.tv. Nie wystarczy nas tylko wesprzeć i wtedy otrzymują Państwo dostęp do tego serialu. Gorąco do tego zachęcam. pch24.tv. A przechodząc do naszego tematu, na czym polega ta najnowsza inicjatywa Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego? Dlaczego spółki giełdowe w państwach europejskich mają być, gdy idzie o ich stanowiska dyrektorów niewykonawczych, jak to jest ujmowane, obsadzane w kluczu równości płciowej? Na czym ten problem polega? No to jest dosyć złożony temat. Myślę, że należałoby zacząć od tego, że ta inicjatywa wcale nie jest taka najnowsza, bo pomysł pojawił się w 2012 roku i cała ta inicjatywa była przez ostatnie 10 lat procedowana w Unii Europejskiej, także to jest też doskonały przykład tego, jak Unia czasami potrafi bardzo szybko działać, a jak czasami niektóre rzeczy tam potrafią utknąć i są bardzo szczegółowo dopracowywane, bo ten projekt na samym początku miał obejmować właśnie stanowiska dyrektorów niewykonawczych, natomiast w swojej finalnej wersji obejmuje faktycznie parytet dla dyrektorów niewykonawczych, ale jest też parytet i to dużo większy dla wszystkich stanowisk dyrektorskich, bo jest tam bodajże 40% i 33%. Także tutaj Unia pokusiła się o dosyć duże związanie nas parytetami. I dobrze też Pan powiedział o tym, że jest to kwestia genderowa, a nie feministyczna, bowiem w tym projekcie nie znajdujemy określenia, że ten parytet ma dotyczyć stanowisk dla kobiet, ma dotyczyć stanowisk dla płci niedostatecznie reprezentowanej. A biorąc pod uwagę, że we wszystkich dokumentach unijnych już od szeregu lat bardzo konsekwentnie określenie seks oznaczające płeć w języku angielskim zastąpiono określeniem gender, które teoretycznie też oznacza płeć, ale nie płeć biologiczną, tylko właśnie tą rozumianą jako płynność i konstrukt społeczny. Tutaj w tym projekcie dyrektywy mamy już właśnie równość genderową, a to oznacza otwarcie się właśnie na te wszystkie kolejne koncepcje dotyczące płci, które być może w Polsce jeszcze się nie przyjęły w takim stopniu. My nadal tutaj jakby w tej dyrektywie będziemy raczej widzieć kwestie równouprawnienia i równości kobiet i mężczyzn w takim dosyć dziwnym, powiedzmy, że ujęciu. Natomiast na Zachodzie ta dyrektywa będzie jednoznacznie odczytywana jako parytet dla reprezentantów kolejnych płci innych niż te dwie, które znamy z punktu widzenia biologicznego. Jakie to może mieć konkretne skutki? Bo jeżeli dobrze rozumiem, to w krajach, zostajmy najpierw przy Europie Zachodniej, gdzie to będzie pewnie miało jeszcze większe reperkusje niż w Polsce, przynajmniej na razie. Jeżeli w krajach Europy Zachodniej jakaś kobieta będzie ubiegała się o stanowisko dyrektorskie w spółce giełdowej, będzie ubiegał się o to jakiś mężczyzna i będą mieć te same kwalifikacje, to rozumiem, że należałoby wybrać tę kobietę tylko dlatego, że jest kobietą, chyba że ten mężczyzna będzie utrzymywał, że jest, no właśnie, reprezentuje jeszcze jakąś inną grupę dyskryminowaną, czyli jest na przykład queerowcem. Tak, dokładnie w tym kierunku to zmierza i dokładnie tak to zostało przedstawione w projekcie dyrektywy. Wygląda to w ten sposób, że dyrektywa zakłada proces rekrutacji na stanowisko dyrektorskie, ma być oczywiście maksymalnie przejrzysty i maksymalnie uczciwy i to jest jak najbardziej wskazane i to tak to powinno wyglądać tak naprawdę na każdym stanowisku, o jakiekolwiek byśmy się nie ubiegali.
i oczywiście porównujemy kompetencje, doświadczenie, wyniki w dotychczasowej pracy. Natomiast dyrektywa wskazuje jasno, że w momencie, kiedy te kluczowe czynniki są porównywalne u dwóch kandydatów, to decydującym kryterium pozostaje płeć. I ma zostać wybrana osoba tej płci niedostatecznie reprezentowanej na tę chwilę w spółce. I tutaj może też by to nie było takie złe, gdyby nie fakt, że zupełnie pomija się te rzeczy, które no, tutaj one są wskazane jako dyskryminujące, ale jednak przy naborze na stanowisko w pracy jednak bierzemy też pod uwagę, nie da się tego ukryć, no, pewne cechy charakteru, osobowość z ludźmi, z którymi nawiązujemy współpracę, musi nam się po prostu dobrze pracować i musimy złapać jakiś wspólny język. To są zupełnie naturalne rzeczy przy doborze kadry i współpracowników. No tutaj ta dyrektywa będzie to zupełnie wyłączać jako rzeczy potencjalnie dyskryminujące. Decydująca ma być płeć. I tu właśnie dochodzimy do tego, co może zadziać się na Zachodzie. To znaczy, że w momencie, w którym mężczyzna będzie chciał uzyskać stanowisko, na które się nadaje i do którego ma kompetencje, ale może przegrać tylko i wyłącznie dlatego, że jego kontrkandydatką jest kobieta, to ten mężczyzna może się zacząć identyfikować, bo w wielu państwach zachodnich już po prostu wystarczy pójść do urzędu i powiedzieć, że od dzisiaj identyfikuje się jako osoba innej płci. I w tym momencie ten mężczyzna znów będzie na wygranej pozycji w tym konkursie na stanowisko. Dyrektywa przewiduje też możliwość jakby zastąpienia tego kryterium płci właśnie należeniem do innej grupy dyskryminowanej, czyli możemy tutaj jeszcze zahaczyć się ewentualnie właśnie o kolor skóry, o jakąś niepełnosprawność, o pochodzenie, do możliwości jest multum. A zatem można chyba powiedzieć, że ta rzekomo antydyskryminacyjna dyrektywa będzie na wielu poziomach właśnie dyskryminowała, bo będzie dyskryminowała zarówno, tak jak pani mówi, mężczyzn, może dyskryminować kobiety. Słowem, będą promowani tylko ci, którzy będą najbardziej kombinować, żeby przypisywać sobie kolejne nowe tożsamości, które uchodzą za dyskryminowane. W swojej analizie Instytut Ordo Iuris zdaje się, że pani chyba osobiście przyrównała tę sytuację do tego, co dzieje się dzisiaj w zachodnim sporcie żeńskim, gdzie bardzo wielu mężczyzn podaje się za kobiety tylko po to, żeby konkurować z kobietami i wykorzystywać swoją biologiczną przewagę do tego, aby odnosić sukcesy. Takie same cwaniactwo teraz nas czeka, gdy idzie o konkurowanie o stanowiska w spółkach giełdowych, dyrektorskich. Tak, to jest doskonały przykład. Właśnie to, co dzieje się w sporcie w momencie, kiedy dopuszczono tak, tę możliwość zmiany płci, a co za tym idzie także możliwość konkurowania z osobami innej płci. To znaczy mężczyzna, który rywalizując z mężczyznami zajmował 50 czy 200 miejsce w konkursach, zmieniając płeć, nawet niekoniecznie poddając się tej terapii hormonalnej albo nawet nie kończąc jej, tak, pozostając jednak w aspekcie fizycznym, siły, sprawności, wytrzymałości mężczyzną, konkuruje z kobietami i zajmuje pierwsze, drugie, trzecie miejsce. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który Unia próbuje nam w tej chwili zafundować, jeżeli chodzi o ubieganie się o stanowiska kierownicze. Tutaj myślę, jeszcze warto jest wspomnieć o tym, że ten projekt jest tak naprawdę już na ukończeniu, bo dekadę zajęło doszlifowanie go i wprowadzenie tych wszystkich rozwiązań, o których tutaj mówimy. W tej chwili projekt został, w czerwcu został uzgodniony ostateczny, taki kompromisowy tekst. W połowie października został przyjęty przez Radę. To, co zostało do zrobienia, to przyjęcie tego dokumentu przez Parlament Europejski. No, istnieje minimalna szansa, że Parlament z jakiegoś powodu miałby się na ten dokument nie zgodzić, natomiast przyznam szczerze, że nie sądzę, żeby miało do tego dojść. Myślę, że czeka nas wprowadzanie tej dyrektywy, bo dyrektywy są wiążące. Będziemy musieli implementować te przepisy do polskiego porządku krajowego, a to oznacza, że do 2026 roku będziemy już najpewniej żyć w tej nowej rzeczywistości, gdzie te parytety będą obowiązywały. I myślę, że tutaj warto jeszcze wspomnieć o tym, że tak jak pan mówił, ta dyrektywa wprowadzająca te równościowe przepisy jest de facto dyskryminująca i ona jest najbardziej dyskryminująca właśnie dla kobiet. Dla kobiet, które
potrafią się odnaleźć na stanowiskach kierowniczych i które potrafią pracować tak samo dobrze jak mężczyźni. I to teoretycznie Unia próbuje nam udowodnić, z tym, że sposób, w jaki próbuje się to robić, sprawia, że te kobiety, które znajdą się na stanowiskach kierowniczych, będą postrzegane jako osoby, które znalazły się tam nie ze względu na swoje kompetencje, tylko ze względu na swoją płeć. I wszystkie decyzje, które będą podejmowane, wszystkie kroki, które będą podejmowane, będą rozpatrywane właśnie przez ten pryzmat, że ewentualnie jej się udało. Może rzeczywiście jej się udało, ale jednak znalazła się tam dlatego, że jest kobietą. A pytanie, czy będzie w ogóle jakaś możliwość, żeby się temu wszystkiemu nie poddawać? Innymi słowy, jakie są ewentualne kary, sankcje przewidziane dla tych spółek, które nie będą wdrażać lub opornie będą wdrażać tę dyrektywę w życie? To, co udało się wynegocjować na etapie właśnie tego szlifowania tekstu przyjętego przez Radę, to, na co naciskał Parlament Europejski wcześniej, żeby tam były już wprowadzone sztywne sankcje. Tych sztywnych sankcji w tekście dyrektywy nie ma, to znaczy państwo będzie miało swobodę w doborze tych ewentualnych kar za niedostosowanie się do określonych parytetów. Tam się tylko tak luźno wymienia, bardziej sugestywnie, że powinny się znaleźć jakieś grzywny, kary finansowe. Natomiast to, co jest w tym projekcie, to sprawozdawczość. Spółki giełdowe będą składały rokrocznie sprawozdania dotyczące realizacji tego parytetu i te sprawozdania będą publikowane. I to jest taki element, bardzo silny element nacisku, ponieważ mówimy tutaj o spółkach giełdowych, więc zrobienie, powiedzmy, że złego PR-u takiej spółce może się bardzo negatywnie odbić na jej funkcjonowaniu, na kwestiach finansowych i tak naprawdę postawić pod znakiem zapytania w ogóle funkcjonowanie i byt takiej spółki. Także tutaj myślę, że jest to takie polityczne narzędzie do przymuszenia spółek do tego, żeby się w tym realizowały. I myślę, że w ogóle tutaj to będzie właśnie w taki sposób bardziej medialny i polityczny realizowane. To znaczy te przedsiębiorstwa, które się nie dostosują, po prostu nie będą mogły korzystać z usług reklamodawców, będą się wycofywać partnerzy, którzy nie będą chcieli być kojarzeni z tą firmą, która tak dyskryminuje kobiety i inne mniejszości. Także to raczej w tym kierunku pójdzie i to będzie kierunek, który będzie rzeczywiście zmuszał spółki, nawet jeżeli tego nie będą chcieli, do funkcjonowania w tym systemie. Przynajmniej na razie takie tylko miękkie środki, bo skoro mówiła Pani, że 10 lat na tym Unia Europejska się trudziła, to widać, że bardzo jej na tych rozwiązaniach zależy. Ale proszę jeszcze powiedzieć, bo w Radzie Unii Europejskiej, jak informował Instytut Ordo Iuris, 3 państwa głosowały przeciwko tym rozwiązaniom: Polska, Węgry i Szwecja. Rozumiem, dlaczego zrobiła to Polska i dlaczego zrobiły to Węgry, ale co się nie podobało Szwedom? Ten kraj przecież idzie zwykle w awangardzie takiej rewolucji progresywnej. No, nie jestem w stanie odpowiedzieć kompletnie na to pytanie, ponieważ jakby nie mamy dostępu do tego, co się działo podczas negocjacji. To, co jest negocjowane na spotkaniach Rady, nie jest publiczne i bardzo dobrze, że nie jest publiczne, bo na pewno też te negocjacje nie przebiegałyby wtedy tak, jak przebiegają. Myślę, że nie mamy nawet świadomości, jak wiele rzeczy jest ratowanych z naszej polskiej perspektywy podczas tych negocjacji w Radzie. Nie wiem, o co mogło chodzić Szwecji. Możliwe, że łączy się to jakoś z wyborami, które miały miejsce nie tak dawno temu. Możemy tylko zgadywać. Natomiast bardzo się cieszę, że jest to trzecie państwo, które było przeciwko, bo rzeczywiście no, Polska i Węgry to są już tacy stali członkowie Rady, którzy gdzieś tam stoją w opozycji. Im więcej będzie tych państw, które będą się sprzeciwiały tym różnym pomysłom, tym lepiej. Chyba, że było tak, iż Szwecja sprzeciwiała się, bo za mało postępowe jeszcze były te rozwiązania jak na szwedzki gust, ale to już w takim razie zostawmy, skoro sprawy są niejasne. Ostatnie pytanie w takim razie w tym temacie. Co może zrobić Polska, żeby ograniczyć szkody związane z koniecznością, jak rozumiem, implementowania tej dyrektywy? To, co możemy zrobić, to nie wprowadzanie sankcji.
To po pierwsze. Po drugie, należy bronić tego, co mamy w tej chwili w konstytucji, to znaczy nasza konstytucja wymusza na polskim systemie prawnym, abyśmy działali w tej perspektywie dwóch płci. Nasza konstytucja wprost mówi o kobietach i o mężczyznach. Cały nasz system prawny jest zbudowany na tym dualizmie biologicznym płci, na kobietach i mężczyznach i nie możemy sobie pozwolić na wprowadzanie perspektywy genderowej do naszego prawa. I to już w dużym stopniu ograniczy te negatywne skutki dyrektywy, bo ta dyrektywa moim zdaniem osobiście nie zmierza wcale do tego, żeby właśnie wprowadzać kobiety i żeby to miała być ta równość kobiet, moim zdaniem błędnie postrzegana. Moim zdaniem tutaj chodzi właśnie o wprowadzanie tych kolejnych mniejszościowych rzekomych płci do systemu i temu Polska może się sprzeciwić właśnie utrzymując się w tej perspektywie płci biologicznej. Mówiliśmy tutaj o Radzie Unii Europejskiej, o Parlamencie Europejskim, ale to nie są wszystkie rzeczy, które Unia Europejska nam teraz szykuje. Instytut Ordo Iuris informował też o tym, że Komisja Europejska opublikowała w ubiegłym roku informację na temat inicjatywy Organy do spraw równości wiążące normy i tak jak pani pisała na stronie Instytutu Ordo Iuris, dopiero najciekawsze przed nami, bo na czwarty kwartał tego roku Komisja zapowiedziała przyjęcie tej inicjatywy. Co to za nowy potworek, te Organy do spraw równości wiążące normy? To znaczy organy do spraw równości już funkcjonują i one wbrew pozorom nie są niczym tak złym. One rzeczywiście mają dużą swobodę działania, to znaczy Unia nie ingeruje jakoś szczególnie w to, jak te organy działają. One po prostu mają być w każdym państwie członkowskim. Czyli chodzi o organy, które działają na poziomie narodowym. Tak, tak. Te organy zajmują się... Jeśli idzie o Polskę, to co to jest za organ na przykład? To są takie małe organy, często to są też organizacje pozarządowe, także to nie są, to niekoniecznie musi być jakiś jeden rządowy twór, tylko to są powiedzmy, że takie zorganizowane komórki, które zajmują się na przykład sprawozdawczością, to znaczy oni tworzą, realizują ankiety, jakieś kwestionariusze dotyczące dyskryminacji, dotyczące na przykład tego właśnie, jaki jest procent stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety, na przykład dzięki temu wiemy, że w Polsce tych stanowisk kierowniczych kobiety zajmują 38%, także to jest znacznie więcej niż średnia unijna, która wynosi 30%, także to nie są rzeczy groźne, tak bym to ujęła. Natomiast to się właśnie Unii nie podoba, że te organy mają w porządkach krajowych często ich zdaniem za małe kompetencje, że te organy być może powinny jakoś silniej wpływać na porządek legislacyjny, mieć silniejszy głos, większą sprawczość, zapewne zatem poszłyby jakieś granty unijne i byłoby tak naprawdę to jakieś kolejne narzędzie lobbingu. Na tę chwilę nie wiemy, jakie Unia ma pomysły na te organy do spraw równości, ponieważ ten projekt jeszcze nie został opublikowany, właśnie zostało to zapowiedziane, także zobaczymy być może jeszcze teraz do końca roku, być może Unia się z tym spóźni i na początku kolejnego, bo te terminy podawane na stronach Komisji Europejskiej często są, no delikatnie mówiąc, rozjeżdżają się z rzeczywistością. Natomiast to właśnie przed czym należałoby ostrzegać i czego należy pilnować w kwestii tych organów do spraw równości, no to właśnie te kompetencje, które Unia odgórnie chciałaby im przyznać. Bo w tej chwili no rzeczywiście można powiedzieć, że w różnych państwach to różnie funkcjonuje. Unia wskazuje, że nie podają dokładnie o jakie państwa chodzi, natomiast Unia wskazuje, że w wielu państwach te organy funkcjonują słabo, bo brakuje im ludzi i brakuje im finansów do tego, żeby realizować swoją misję. I tutaj głównie chodzi właśnie o przeprowadzanie tych badań społecznych dotyczących skali jakości dyskryminacji. To jeszcze, o czym należy tutaj wspomnieć, to kwestia prowadzenia tego typu badań, bo Unia Europejska też bardzo lubi powoływać się na te badania dotyczące dyskryminacji. Tutaj świetnym przykładem jest ta Agencja Praw Podstawowych Unijna, gdzie właśnie bardzo często przywołuje się badania dotyczące poziomu dyskryminacji, z tym, że nie wspomina się o tym, że te badania są prowadzone w oparciu o pytania dotyczące odczuć. Tak? Czy czuł się pan dyskryminowany? Nie, czy rzeczywiście zaszła jakaś dyskryminacja obiektywnie
oceniana jako dyskryminacja, tylko właśnie czy czuł się pan dyskryminowany, czy czuł się pan zagrożony dyskryminacją, no to są pytania zmierzające wprost do manipulacji wynikami i przed tym należy się wystrzegać i głównie to jest kwestia, której będziemy chcieli pilnować właśnie, jeżeli chodzi o te organy do spraw równości, bo jeżeli one rzeczywiście zaczną rozwijać swoją działalność w tym kierunku takim właśnie ankietowo-sprawozdawczym, to będzie trzeba bardzo, bardzo pilnować tego, jak te badania są prowadzone. Wspomniała Pani o tym, że brakuje ludzi w tych organach i może to jest jakaś szansa, że jednak większość Europejczyków będzie jeszcze pracować, a nie tylko zajmować się tropieniem rzekomej dyskryminacji, ale to już zostawiając, przejdźmy do naszego trzeciego tematu, który jest, powiedziałbym, szczególnie kuriozalny, bo dotyczy w teorii bezpieczeństwa żywnościowego i dokumentu przygotowywanego przez jedną z agent ONZ-u na ten temat, do którego jednak właśnie Unia Europejska i Stany Zjednoczone chcą wepchnąć również tematykę genderową, aborcyjną, tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego. Informował Instytut Ordo Iuris, że Komitet do Spraw Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego pracuje nad dobrowolnymi wytycznymi dotyczącymi równości genderowej oraz upodmiotowienia kobiet i dziewcząt w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia. Co ma jedno z drugim wspólnego? Można zapytać jako pierwszą kwestię i jakby to miało w praktyce wyglądać? Jak chce Unia Europejska powiązać na forum globalnym już w tym momencie kwestie żywności i genderyzmu i aborcji? Już sam tytuł tego dokumentu jest pewnym kompromisem. To znaczy, jakby sam dokument dotyczy głównie bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, natomiast tutaj wspomnienie o tych kobietach i o tej równości jest pewnym takim ukłonem właśnie w kierunku tego, że powiedzmy, że ONZ uznaje, że to jest jakaś szczególnie zagrożona głodem i niedostatkiem grupa. Myślę, że to jest już po prostu tak pewien schemat przyjęty w organizacjach międzynarodowych, że gdzieś tam właśnie kobiety jako ta grupa szczególnie dyskryminowana musi być ujęta w osobnym dokumencie. Natomiast... Przepraszam, trochę tak jak w czasach stalinizmu, nieważne o czym piszemy, ale trzeba jednak Marksa, Stalina i tak dalej wychwalać. Tak, pewne rzeczy muszą się znaleźć w tych dokumentach. I właśnie o ile to już zostało, powiedzmy, że zaakceptowane tytuł jako tytuł, to większe kontrowersje wzbudziła treść dokumentu. To znaczy Unia Europejska i Stany Zjednoczone postawiły weto i zażądały, aby w treści dokumentu znalazły się trzy konkretne sformułowania. Oni chcieli, aby znalazło się tam sformułowanie różne i krzyżujące się formy dyskryminacji, kobiety w całej ich różnorodności i zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne. Generalnie na arenie międzynarodowej i w ONZ-cie, gdzie jest bardzo dużo państw i to już nie są takie państwa, tak jak w Unii Europejskiej, powiedzmy, że lewicująco-liberalne, gdzie Unia i Węgry jednak troszeczkę odstają, gdzie Polska i Węgry troszeczkę odstają. W ONZ-cie mamy jednak pełne spektrum światowe. I te trzy sformułowania budzą ogromne kontrowersje i budzą sprzeciw, bo jednak niosą za sobą cały ładunek ideologiczny. Właśnie dlatego Stany i Unia tak naciskają, żeby te sformułowania w tym dokumencie się znalazły, ponieważ nie ma na nie ogólnoświatowej zgody, to im więcej uda się ich, brzydko mówiąc, wepchnąć w różne dokumenty, tym bardziej one będą w przyszłości legitymizowane. Już teraz przy tej dyskusji pojawił się głos Rzecznika Praw Człowieka ONZ-u, który powoływał się na rezolucję ONZ-owską, wskazując, że sprzeciw państw wobec tych sformułowań jest zupełnie nieuzasadniony, bo przecież one już zostały przyjęte i zaakceptowane w jednej z rezolucji ONZ-owskich. Nie wspomniał o tym, że prawie 60 państw ONZ-u protestowało przeciwko tej rezolucji i się na to konsekwentnie nie zgadza. Także to jest takie podpieranie się wzajemnie swoimi własnymi dokumentami po to, żeby usprawiedliwiać pewne treści. I tutaj należałoby się właśnie przyjrzeć tym trzem sformułowaniom. Mamy różne i krzyżujące się formy dyskryminacji. Czyli mówimy tutaj na przykład o mężczyznach identyfikujących się jako kobiety, którzy już w ten sposób będą dyskryminowani i oni są wtórnie dyskryminowani później idąc na przykład do lekarza, gdzie są przyjmowani tak jakby byli mężczyznami, a przecież oni są kobietami. Kobiety w całej ich różnorodności, no to właśnie tutaj mamy całą tę płynność genderową, również kwestie
kwestie zmiany płci i wszystkie możliwe, nie wiem nawet jak to określić, wszystkie możliwe formy identyfikowania siebie, o powiedzmy tak, w ten sposób. No i oczywiście zdrowie i prawa reprodukcyjne i seksualne to jest określenie, na które nie było i nadal nie ma zgody wielu państw na świecie, w tym Polski. Zdrowie i prawa reprodukcyjne, rzeczywiście to funkcjonuje, natomiast nie jest włączona w to aborcja. Jeżeli chodzi o prawa seksualne, jest to termin w żaden sposób nieuregulowany, pod którym bardzo często właśnie próbuje się identyfikować aborcję na życzenie, kwestie wulgarnej edukacji seksualnej, nawet zmiany płci, czy prawo do in vitro, to wszystko środowiska lewicowe wkładają w ten termin prawa seksualne, dlatego też on na tę chwilę jeszcze nie znalazł się w żadnym wiążącym Polskę dokumencie międzynarodowym. No tutaj po raz kolejny próbuje się ten termin włożyć w jakiś inny dokument dotyczący innych istotnych kwestii, tak aby niektóre państwa być może tego nie zauważyły, a niektóre uznały to za mniejsze zło i się na to zgodziły. Później będzie można nas potocznie mówiąc szantażować takim dokumentem, bo przecież podpisaliśmy go. No tutaj wywołało to duży sprzeciw, na tę chwilę negocjacje zostały zawieszone. ONZ poinformował, że może po nowym roku komitet wznowi pracę i dyskusja nad tym dokumentem znowu powróci. Natomiast na tę chwilę Unia i Stany posunęły się zbyt daleko, żeby po prostu państwa biorące udział w tych negocjacjach się zgodziły. Dzieje się zatem niemało, zarówno w Europie, jak i na świecie. Chyba można powiedzieć tylko tyle. Na pewno nie zabraknie pracy dla Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris, bo widać, że dużo dokumentów. Nie, tego możemy być pewni, że nam nie zabraknie pracy. Pewni. A trochę szkoda. Dobrze, że ta praca jest oczywiście, ale szkoda, że tego rodzaju właśnie wyzwania przed nami stoją. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Wszystkim dziękuję naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do tego, żeby wspierać działanie Instytutu Ordo Iuris, które tego właśnie rodzaju trudną tematykę dla Państwa monitoruje i opracowuje krytycznie. Zachęcam też do tego, żeby wspierać PCH24. My nagraliśmy dla Państwa serial Władcy Świata, pierwszy jego odcinek poświęcony postaci Billa Gatesa i temu właśnie, jak próbuje mobilizować globalnie siły na rzecz przebudowy naszej cywilizacji. Można go obejrzeć na stronie pch24.tv. Tam wszystkie informacje na ten temat. A teraz jeszcze dziękuję, kłaniam się i z Panem Bogiem. Dziękuję, z Panem Bogiem.